Szanowni Państwo, pozwólcie, że dzisiaj w ten zdalny sposób, w obliczu trwającej epidemii, zwrócę się do Państwa w przeddzień nadchodzących świąt wielkanocnych. W pierwszej kolejności chciałbym się zwrócić do wszystkich chorych i życzyć wszystkim chorym jak najszybszego powrotu do dobrego zdrowia. Wszystkim Państwu chcę życzyć, aby nadzieja i wiara płynąca ze świąt wielkanocnych była dla Państwa źródłem jak największej siły, odporności, wytrwałości i dobrego zdrowia. Chciałbym Państwu życzyć, żeby dobra kondycja, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, zostały z Państwem nie tylko przez okres nadchodzących świąt, ale również przez kolejne, być może jeszcze bardzo długie tygodnie epidemii. Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu i tym pracującym, i tym niepracującym, także tym, którzy w ostatnich tygodniach stracili pracę. Dziękuję za wytrwałość, za poddanie się wszystkim rygorom obowiązkowym i trudnym, wynikającym ze stanu epidemii. Najbardziej chciałbym podziękować pracownikom służby zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, także pracownikom administracyjnym i technicznym. Dzisiaj w Gliwicach najwięcej pracy związanej z kryzysem epidemiologicznym spoczywa na Szpitalu Miejskim nr 4. Szanowni Państwo, tam dzięki ogromnej i wytrwałej pracy całego personelu wraz ze wsparciem miasta Gliwice udaje się otworzyć dzisiaj oddzielny szpital zakaźny w budynku przy ulicy Zygmunta Starego. To już dzisiaj jest nam potrzebne. Co najmniej 80 łóżek, które jest przygotowanych w tamtym szpitalu, będzie zapewne niedługo potrzebne. Dziękuję wszystkim za tą pracę i za wytrwałość. Dalej, dziękuję wszystkim służbom, które na co dzień zajmują się obsługą wszystkich osób i środowisk bardzo potrzebujących. Dziękuję Ośrodkowi Pomocy Społecznej, dziękuję Centrum Ratownictwa Gliwice, dziękuję Policji, Straży Pożarnej, dziękuję Straży Miejskiej. I jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim i wytrwałości. Dziękuję bardzo. Drodzy Gliwiczanie, szybkimi krokami zbliżamy się do okresu świąt Wielkiej Nocy. Nie będą to takie święta, jak pamiętamy z lat ubiegłych. Niestety okoliczności, które są dookoła nas związane z epidemią, nie pozwalają nam świętować w taki sposób, w jaki byśmy sobie tego życzyli. Chciałbym, żebyśmy w tym trudnym okresie nie zapomnieli o tych, którzy nie spędzą tych świąt wielkanocnych w swoich domach, przy swoich rodzinach, którzy będą służyli nam swoją pomocą, wiedzą, kompetencjami. Myślę tutaj o naszej służbie zdrowia, lekarzach, pielęgniarkach, o wszystkich tych, którzy ich wspierają, o pracownikach inspekcji sanitarnej, policjantach, straży miejskiej, wszystkich tych, którzy wspierają nas w tych trudnych chwilach. Chciałbym również, żebyśmy nie zapomnieli o osobach starszych, samotnych, którzy ten trudny czas niestety będą musieli spędzać niejednokrotnie sami w swoich domach. Zadzwońmy do nich, spytajmy, czy czegoś im nie potrzeba, porozmawiajmy z nimi. Jako że czas ten świąteczny nie jest taki standardowy jak zawsze, to również życzenia będą niestandardowe. Chcę Państwu życzyć, abyśmy ten okres świąteczny przeszli w taki sposób wzajemnego zrozumienia, wzajemnych rozmów wśród najbliższych, ale takiego zrozumienia sytuacji i zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas. Chciałbym Państwu życzyć, abyśmy wszyscy doczekali tych lepszych czasów, kiedy nasze dzieci, młodzież będą mogły wrócić do szkół, na uczelnie, wtedy, kiedy Państwo będziecie mogli dalej prowadzić swoje działalności gospodarcze, kiedy będą ku temu przychylne warunki, kiedy inni wrócą do swoich miejsc pracy. Tego Państwu z całego serca życzę i wierzę to, że nastąpi to bardzo, bardzo szybko, a to, co najważniejsze,
to życzę Państwu zdrowia. Zdrowia dzisiaj i zdrowia świątecznego i zdrowia po świętach, tak abyśmy wszyscy razem wspólnie, Gliwiczanie, dotrwali do tego, że po koronawirusie będziemy mogli razem się spotykać i wyjść na ulicę. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej. Przed nami okres świąt Wielkiej Nocy, który co roku był okazją do radości, spotkań rodzinnych i wypoczynku. Tegoroczne święta będą nietypowe ze względu na stan epidemii i gwałtownie rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem. Niestety województwo śląskie jest na drugim miejscu w kraju pod względem liczby zakażeń i na pierwszym pod względem liczby zgonów nimi spowodowanych. Wiemy także, że nie nastąpiła jeszcze kulminacja zachorowań. Rada Ministrów i służby sanitarne zalecają unikanie spotkań oraz pozostanie w domu. Stajemy teraz przed bardzo trudnymi decyzjami. Powinniśmy jednak podejmować je dojrzale i świadomie. Nie stwarzajmy zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno swojego, jak i naszych bliskich czy każdego innego człowieka. Na rodzinne świętowanie przyjdzie jeszcze czas. Unikajmy zatem niepotrzebnych podróży. Studenci, którzy już wyjechali bądź zamierzają wyjechać, niech pozostaną aż do odwołania w tych miejscach, w których spędzą święta. Drodzy studenci, wasze rzeczy osobiste pozostawione w akademikach będą bezpieczne tam, gdzie je zostawiliście. Nie ma potrzeby waszego powrotu do domów studenckich, gdyż kształcenie w trybie zdalnym na Politechnice Śląskiej na pewno będzie się odbywać co najmniej do końca maja, a wiele wskazuje na to, że nawet do końca semestru. Pamiętajcie, że nawet najcenniejsza rzecz pozostawiona w akademiku nie jest warta zdrowia waszego, waszych znajomych, ani żadnej z osób, którą spotkacie także w trakcie podróży. Nie przyczyniajmy się zatem do wzrostu liczby zakażonych. Nie pomagajmy epidemii. Miejmy wszyscy na względzie, że przez naszą lekkomyślność możemy wyrządzić krzywdę sobie i innym oraz spowodować nieodwracalne skutki. Okażmy naszą dojrzałość i odpowiedzialność. Szanowni Państwo, niech tegoroczne święta wielkanocne, spędzone być może z dala od najbliższych, będą dla Państwa spokojne i zdrowe, ale przede wszystkim bezpieczne. Niech ten czas kojarzony ze zmartwychwstaniem Pańskim będzie zwiastunem końca epidemii i rychłego powrotu do normalnego życia, czego z całego serca życzę wszystkim w imieniu własnym i Kolegium Rektorskiego Politechniki Śląskiej. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia!